Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wygląda na to, że państwa nowej osi, czyli Sowiety i Kitajce, dogadały się, no i plan B zadziałał. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego nowej osi? No, tak jak były Niemcy, Japonia i Włochy, no to teraz jest na osi Rosja, Chiny, czyli dawne Sowiety, no i w Polsce mówili Kitajce, no bo to była Kina, China, China, Kina, Kita, tak dalej, no tak się nazywało Kitajce. Mówili w Polsce Kitajce. No i ten plan w zasadzie Chiny nie przekalkulowały, nie przeliczyły się, nie. Po prostu plan wyszedł, plan B. Była olimpiada zimowa, Rosja nie atakowała, po olimpiadzie zaatakowali, tak jak mieli powiedziane. No i teraz wielu ludzi mówi, że Chiny się przekalkulowały, dlatego że Chiny popierają jakoś tak pośrednio Putina w tej wojnie. Xi Jinping, no to on widzi, że jednak Rosja ma, spotyka spory opór u Ukraińców. No i widzi też, że Zachód atakuje, no, czy stara się osłabić Rosję. Ludzie, politycy na Zachodzie, czyli w Ameryce i w Europie Zachodniej, spodziewają się, że Chiny wyłączy się z tego wszystkiego, zacznie krytykować Rosję, no albo może nawet zacznie pośredniczyć w jakiś sposób, żeby ubić jakieś porozumienie pokojowe, no ale to się raczej nie stanie. Czegoś takiego Chiny nie dopuszczą. W sumie to Chiny mają jakieś benefity, mają jakieś pozytywne wyniki z tego wszystkiego. Przypuszczalnie Putin i Xi Jinping kombinowali, że Zeleński wyjedzie do Ameryki, do Waszyngtonu czy do Berlina, no i wtedy nastąpi ten, będzie rząd jakiś marionetkowy, no bo to Chiny się szykują na ten Tajwan, no im pasuje podgryzać tą dominację amerykańską i to już w lutym jak się spotkali, no to właśnie między innymi chodziło. Chiny troszeczkę są zaskoczone, że to Zeleński nie uciekł, że najazd się nie odbył tak szybko, ale mimo wszystko to patrzą się, jak to zastosować dla Tajwanu. Xi Jinping i Putin, no to już od lat mówili, że następuje nowa zmiana, nowy podział ról, nowy podział siły na całym świecie. W lutym właśnie podpisali te porozumienie i teraz wychodzi na to, że coś nowego się wyłania, coś nowego się rodzi, coś nowego się pokazuje. Chiny w zasadzie są strasznie daleko od tego, żeby popierać to, co Zachód robi. W sumie minister spraw zagranicznych Wang Yi i wiceprezydent spraw zagranicznych, no to oświadczyli, że inwazja Rosji, no to jest spowodowana przez to, że Stany Zjednoczone i cały NATO nie brało pod uwagę tego, co Rosja myśli na ten temat. No i oskarżała NATO, Chiny oskarżają NATO, że NATO starało się iść daleko na wschód, no i nie patrzyło się, co mają do powiedzenia. Także co ma do powiedzenia Rosja, także w oczach komunistów chińskich
No to oni widzą to w ten sposób, że wszyscy powinni widzieć to, że świat nie powinien mieć jakiejś takiej sympatii dla Ukrainy za to, że byli zaatakowani przez Rosję, tylko że Zachód powinien mieć sympatię na to, że jest ofiarą tego, że USA szło na wschód, no i że NATO popierało przyjęcie tej Ukrainy. Także komuniści chińscy i Rosja stawiają w ogóle całe to zagadnienie na głowie. No i teraz jaka jest lekcja dla tych wszystkich małych krajów? No, Moskwa i Beijing, no to chcę pokazać, że mówią, że tym małym krajom, żeby nie byli pionkami do rozgrywek pomiędzy NATO i Rosją, czy nawet Chinami. No i tłumaczą, że Ameryka i NATO zmanipulują tych wszystkich małych graczy i wystawią ich do odstrzału. No tak, także to jest punkt widzenia Rosji i Chin. No, czy to jest prawda? No nie jest prawda, bo Ukraina chciała być niezależna. No, pomijając fakt, że Zełenski jest prezydentem, bo wygrał nie tylko dlatego, że grał w serialu filmowym prezydenta, no to jest inna groteska. No ale Ukraińcy powiedzieli to, co powiedzieli. Za parę lat będą mogli powiedzieć coś innego. No bo Chiny, no to ich celem, co jest ich celem? No jest Azja, są w Azji, no to ich celem są Azja. No i teraz Beijing chce pokazać, że w zasadzie wszystkie te małe kraje w Azji, no to mogą uniknąć tego, co się stało z Ukrainą, jeżeli odetną się od Waszyngtonu. Washington, no to ma plany na ten kontynent indyjski, na tą strefę Pacyfiku od tamtej strony. No i w sumie Ameryka, no to pcha to wszystko, żeby były te rejony wolne od wpływów chińskich. No i minister spraw zagranicznych powiedział, że takie działanie, no to taka strategia, no to powoduje, że będą problemy, że ustanawianie jakichś takich grup antychińskich, no to w celu jakiegoś fragmentaryzacji tego i rozdzielania, no to może się spotkać z dosyć nieprzyjemnymi konsekwencjami. No i minister spraw zagranicznych tłumaczył, mówił, że jest tak samo strategia amerykańska i Europy i Zachodu jest tak samo niebezpieczna w Azji, tak jak strategia NATO i rozszerzanie się w Europie, czyli to jest ta sama piosenka. No, Putin również śpiewa taką samą piosenkę jak komuniści chińscy, no bo jedni i drudzy mówią, Putin mówi, że Ukraina to są braćmi Rosjan, dziś komuniści chińscy mówią, że Tajwan to są braćmi Chin. Jedni i drudzy mówią, że mają ten sam język, jedni i drudzy mówią, że mają te wspólne korzenie, jedni i drudzy mówią, że mają te same interesy. Także, że tutaj ta cała sytuacja, no to po prostu jest jakieś taka lustrzane odbicie, jak do tego podchodzą. No i minister spraw zagranicznych właśnie tłumaczył, że to niewyobrażalne konsekwencje będą, jeżeli Ameryka i Zachód będzie się tam za bardzo wciskała nosa, no i że cała sytuacja może po prostu zrobić się dosyć piekielna. Także to jest dosyć czyste ostrzeżenie, że jeżeli Waszyngton zacznie budować jakiś system sojuszników w Azji, podobnym do NATO, no to Chiny sobie rezerwują prawa do tego, żeby po prostu to wojskowo, militarnie
siłowo rozwiązać. No i teraz właśnie cały ten Ukraina i Rosja, no to stworzył taki precedens, który mu pozwala na to. No ale teraz te reakcje całego świata, no to w zasadzie Chińczycy odetchnęli z ulgą, dlatego że już nie mają się co martwić na te wszystkie antychińskie sojusze. Poza Zachodem, tym szeroko pojętym Zachodem, amerykańscy partnerzy, no to wygląda na to, że stawiają na neutralność. Stawiają na neutralność, nie chcą podpadać Indie. Indie na przykład, to główna podstawa do tego sojuszu Indie-Pacyfik, to oni nie potępili Rosji. Nie potępili Rosji, siedzą z boku, nic nie mówią. W tej południowo-wschodniej Azji, tam gdzie Ameryka widzi, że to jest bardzo krytyczne, większość tych krajów zostaje neutralna, po prostu się nie odzywa. No może te kraje będą reagowały inaczej, czy wypowiadały się inaczej, jeżeli Chiny by napadły na kogokolwiek, zaczynając od Tajwanu, no ale na razie Ameryka nie może na to liczyć, no i stawiają się w sytuacji neutralności. Na Bliskim Wschodzie jest to samo. Strategicznie Bliski Wschód jest ważny, no bo tam jest ropa. No teraz Ameryka, jeżeli Biden by nie popełnił tych głupot paru, no to też by była niezależna. No ale te wszystkie petrodolary, ta ropa nawet dla Ameryki, no to jest wszystko ważne. No to oni starają się na Bliskim Wschodzie być neutralni. Sytuacja w Syrii i w Iranie, ta syryjska wojna, te agresje, no to tym bardziej jeszcze uzależniły ekonomicznie i politycznie ich od Chin i Rosji. Japonia popiera Ukrainę, no ale co się teraz dzieje? Te wyspy, te wyspy Sachalin, te wyspy Kurskie, to wszystko tam na pograniczu, te wszystkie wyspy powyżej Sapporo, no to w zasadzie były zabrane przez Rosję. Oni tam chyba nawet nie podpisali żadnego paktu pokojowego. No i tam zaczynają się bitwy, strzelają tam do siebie, no i Rosja teraz mówi oficjalnie, że będą najróżniejsze mieć manewry marynarki wojennej. Cała ta umowa z lutego pomiędzy Chinami a Rosją, no to był inny plan. Był inny plan, że ta Ukraina zostanie zajęta przez 3 dni, że w sumie przypuszczalnie Chińczycy by weszli w ciągu 2 tygodni. Także ale konsekwencja jest taka, że wszyscy ci, co siedzą, stoją na chodniku i widzą tych skazańców idących do odstrzału, no to Chiny mają szansę zbudować ten cały front antyamerykański, całą tą wizję. Przez ostatnie dziesięciolecia Rosja i Chiny dawały, sprzedawały broń wszystkim naokoło. No i jeszcze do tego dużo narodów, dużo krajów widzi, co Ameryka robi z sankcjami, co Ameryka robi z bankowością, z kredytami i tak dalej, i tak dalej. No to wszyscy widzą w bardzo negatywnym świetle i się obawiają, że to może ich spotkać konkretnie. Także to jest antyamerykański jakiś taka atmosfera. No Chińczycy ten plan B, no to nie przekalkulowali się, patrząc na te rezultaty, te parę krajów, które włączyły się do linii oporu przeciwko Rosji.
To w sumie Beijing doszedł do wniosku, że jeszcze mniej będzie starało się krytykować Beijing za to, jeżeli zaatakują na Tajwan. Większość krajów w sumie na świecie nie rozpoznaje Tajwanu jako kraju. To jest właśnie ten paradoks. Nawet Ameryka, no to nie jest, to jest bardzo takie szare pojęcie legalne Tajwanu w oczach Waszyngtonu. Także Waszyngton teraz musi zrobić wszystko, co żeby upilnować, żeby Tajwan się nie upadł. No ale Chińczycy nie potrzebują sojuszników do tego, żeby zrealizować swoje agresywne plany. Oni po prostu potrzebują, żeby kraje i narody milczały. No i teraz wygląda na to, po tym napadzie na Ukrainę, że kraje po prostu milczą i są neutralne. No i Chińczycy są przekonani, że mogą to zrobić. Chińczycy jeszcze, obawiam się, że Chińczykom chyba bardziej się uda wywalić, czy spowodować to, żeby rząd tajwański ewakuował się do Paryża, Berlina, czy do Waszyngtonu, czy do Tokio. No i wtedy, kiedy rząd wybędzie, no to wtedy zrobią marionetkowy rząd. No i wszystko będzie zrobione bez dużych strat wojennych. To się na Ukrainie nie udało, no ale na Tajwanie jak najbardziej. Na Tajwanie przypuszczalnie już teraz Tajwańczycy widzą te bombardowania. Widzą te zgony, widzą tych ludzi, którzy zginęli. Tak, że się poddadzą. Będzie chyba kapitulacja. Także wojna ukraińska jak najbardziej działa pozytywnie, rozdaje dobre karty dla Chińczyków. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach. I do następnego. Czasami z demonetyzowanego filmiku, z tych trzech ostatnich, jeden napisali, że po ręcznym odwołaniu, że jest monetyzowany. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje, także głosujcie na normalnych. Dobrze, że nie głosowaliście na Bidena, także śmiało możecie czuć się dobrze, że wiedzieliście, co robicie. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No następna gafa Bidena, który jako prezydent powiedział, że trzeba w zasadzie, no nie powiedział odstrzelić, ale usunąć Putina. No to może sobie Kowalski czy jakiś Smith pod nosem mam rotać, czy przy kawie do znajomych, no ale no niestety prezydent to takich rzeczy nie powinien mówić, no ale jednak mówi. No Biden mówi, co mu ślina na język przyniesie. No tyle tylko, że to jest tam parę jego własnych wybryków, bo całą resztę to po prostu tylko czyta z tego monitora, czyta to, co ma napisane, no ale wprowadził zawstydzenie, coś, co nie powinien robić. No zobaczymy, co się ustanowi. Przypuszczalnie kapitulacja nastąpi, przypuszczalnie Ukraina już powiedział, że nie wstąpi do NATO. Teraz jest tylko kwestia, ile odda ziemi, no te wszystkie, ten Donieck i ten Krym, no to na pewno już będzie przepisany na papierze. No po tej sytuacji, no to nastąpił ładnych parę lat też niepokoju na Ukrainie, no ale ten spokój na następne miesiące, to wszyscy chcą odetchnąć z ulgą, szczególnie administracja Bidena. Zdrowia dla normalnych.